Główną działalnością naszej firmy jest wydobycie surowca naturalnego w postaci kruszyw. Zajmujemy się tym od ponad 20 lat. Niektóre frakcje kruszyw, które są w małym stopniu wykorzystywane w budownictwie drogowym, my staramy się wykorzystać je w sposób inny. I w tym momencie zaczynamy produkcję kostki brukowej. Witam serdecznie, Wojciech Pogorzelski. Pracuję w firmie Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy, spółka jawna z siedzibą w Szumowie. Są to zakłady zlokalizowane w jednej z największych naszych kopalni, jakie posiadamy, a kopalni posiada firma ponad 13 lokalizacji. Firma zajmuje się głównie produkcją kruszyw, które są pozyskiwane ze złóż naturalnych oraz dystrybuowane do naszych klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych. Niektóre frakcje kruszyw, które są w małym stopniu wykorzystywane w budownictwie drogowym, my staramy się wykorzystać je w sposób inny. I w tym momencie zaczynamy produkcję kostki brukowej, gdzie te kruszywa są w 100% wykorzystane. W taki oto sposób też powstała pierwsza hala produkcyjna 14 lat temu z linią produkcyjną Techmatic 5000. Dwa lata temu powstała druga linia produkcyjna z linią również firmy Techmatic. W 90% jest to linia zautomatyzowana. Ilość osób potrzebnych do obsługi nie jest wymagająca tak bardzo, jak przy wcześniejszej nawet hali produkcyjnej, która przez te 14 lat również została modernizowana i doprowadzona, można powiedzieć, już w bardzo dużym zaawansowaniu do najnowszej linii, którą posiadamy. Produkty nasze w postaci kostki brukowej, krawężników, obrzeży, palisad, pustaka ogrodzeniowego i wielu innych elementów docierają do klientów indywidualnych, jak również do klientów instytucjonalnych, różnego rodzaju firm z branży budowlanej, drogowej. Jednym z głównych problemów, jakie napotykamy przy produkcji kostki brukowej, jest to czynnik ludzki, ze względu na nieduże ilości wykwalifikowanej kadry. Dlatego również firma ZPK Rupińscy postawiła na zautomatyzowane w pełni linie firmy Techmatic. Tutaj należy wspomnieć, że dobra współpraca z firmą Techmatic, która jest również producentem nie tylko maszyn wibroprasowalnych, również zajmuje się produkcją form, które są w bardzo dobrej jakości i wytrzymują naprawdę długie okresy cykli. Tym bardziej, że u nas produkcja odbywa się na blatach metalowych, stalowych. W związku z tym każdy producent zdaje sobie sprawę i wie o tym, iż formy na takich blatach szybciej się zużywają. Firma nasza kładzie olbrzymi nacisk również na ochronę środowiska, na recykling. Na kopalni wosowej, gdzie mamy dwie hale produkcyjne, mamy dużą farmę fotowoltaiczną, gdyż wykorzystujemy energię słoneczną do produkcji prądu, aby również być w tym momencie firmą ekologiczną.